Panowie, prosimy o ciszę. Dzień dobry Państwu. Otwieram 37. sesję Rady Gminy Pindej. Chciałem przywitać panów radnych, panów sołtysów, do państwa sołtysów, no i pracowników Urzędu Gminy wraz łącznie z wójtem na ten. Sprawdzimy teraz listę obecności. Na 15 radnych stwierdzam, że obecnych jest 13 i możemy podejmować uchwały, które mamy tutaj w porządku obrad. Każdy z panów dostał porządek obrad. Pozwolę sobie przytoczyć. Pierwszy punkt. Otwarcie obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Deklaracje, wnioski i zapytania radnych. Sprawozdanie z działalności wójta gminy. Punkt 6, nie czytam tutaj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gmin programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków w gminie Fidlej na rok 2022. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody gminnemu środkowi sportu rekreacji Fidleju jako trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości o znaczeniu ewidencji gruntów jako działka 2.2270 o powierzchni 11,615 ha położonej w miejscowości Fidlej. Gmina Fidlej stanowiącej własności gminy Fidlej. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zakładu usług komunalnych w Fidleju. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Punkt 13. Odpowiedzi na interpretacje, wnioski i zapytania radnych. Punkt 14. Zakończenie obrad. Szanowni Państwo, kto jest za takim porządkiem obrad? Przepraszam, panie przewodniczący. Nie. Przepraszam. Mam pytanie odnośnie punktu planu. Mogę? Tak, no proszę bardzo. Kto jest za przyjęciem? To pan minister. No ale czekam na decyzję pana przewodniczącego. Czy mogę zabrać głos? Tak. Tak, oczywiście. Pytanie, kto jest za takim porządkiem? Dzień dobry panie przewodniczący, szanowni radni, panie wójcie. Odnośnie dzisiejszego planu obrad składam wniosek o wycofanie punktu 9 podjęcia uchwały w sprawie tworzenia zakładu usług komunalnych. Chciałbym, aby pan przewodniczący zwołał wraz z nowym rokiem komisję wszystkich radnych. Mam jeszcze parę pytań, niejasności.
I tym wnioskuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania punktu pana radnego Nigiery. Kto z panów radnych jest za wycofanie z obrad punktu numer 9? Sprowadzę to. Zajmiemy to głosowanie. Bo nie mamy tego punktu. Momencik. Ale nie musimy wprowadzać. Może mogą panowie radni przegłosować porządek. Jako porządek, tak? Tak. No to dobrze, to rozpoczynamy głosowanie nad porządkiem. Ale zaraz. To na czym głosujesz? Za wycofaniem punktu. Za wycofaniem punktu. Wycofanie punktu 9 z porządku. To jest przyjęcie porządku, a to zupełnie co innego. No to nie będzie tego porządku. No czytam ten punkt, który... Nie, panie przewodniczący, proszę nie mieszać. Padł konkretny wniosek, to trzeba ten wniosek najpierw przegłosować. Tak, no to głosujemy. Kto z panów radnych jest za wycofanie wniosku pana radnych? Pan radnych chce wprowadzić ten punkt. Chwileczkę, musimy wprowadzić. Panie przewodniczący, mogę słówko? Szanowni Państwo, wydaje mi się, że na temat utworzenia gospodarki komunalnej rozmawialiśmy na komisjach. Pytania każdy mógł zadawać. Wtedy wątpliwości nie było, a teraz, jeżeli ktoś ten punkt chce wycofać, bo coś mu się nie podoba, to zanim przystąpimy do głosowania na temat tego punktu odnośnie wycofania, to powinna być jasna jakaś deklaracja, dlaczego i tak dalej, jakie się pojawiły wątpliwości, a nie, że ktoś sobie ubzdurał, że wycofujemy dany punkt z porządku obrad i wprowadza nam to zamęt. Uważam, że to jest bardzo nie w porządku. Dziękuję. Czy mogę? Proszę bardzo. Szanowny panie radny Adamie, było rzeczywiście spotkanie komisji na temat, była poruszona tylko kwestia utworzenia zakładów komunalnych. Przypomnę pana słowa, nie mieliśmy tego w punkcie na komisji, to były tylko pobieżne informacje. Ale kto ręką, że tak powiem, utworzyć kolejny referat. Lekko. Także uważam, że kwestia do że tak powiem, do braku słów, do przedyskutowania. Ale było pytanie, czy na najbliższej sesji będziemy się zajmować, podejmować uchwały odnośnie utworzenia tej gospodarki. Ja nie słyszałem żadnego sprzeciwu wtedy, a teraz pojawia się pojedynczy głos, żeby to wycofać. Dlatego, jeżeli radny ma jakieś wątpliwości... Taki jest mój wniosek. Zależy od głosowania. Wniosek wnioskiem, ale wniosek powinien być czymś uzasadniony. Dlaczego? Powiedziałem, pojawiają się pewne wątpliwości. Ale jakie wątpliwości? Co? Że co przyniesie stratę gminie czy coś? No ja nie wiem. Wyjaśnijmy na komisji. To jest mój wniosek. Głosujmy. Przycisnij. Dzień dobry panu. Chciałem tutaj przywitać pana jeszcze mecenasa obecnego w tej chwili i bym poprosił o zabranie głosu. Mogę stąd, przepraszam za spóźnienie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, złożyłem wniosek. Ja rozumiem, że wniosek pana radnego, chcę uściślić, jest o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie tego punktu, a nie wniosek do pana wójta, żeby wycofał. Nie, o zmianę. Jest. Projekt może wycofać tylko autor. Pan wójta rozumie, że pan radny wnosi o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Taki wniosek, jeżeli uzyska 8 głosów poparcia, ponieważ jest to zmiana porządku obrad, więc wymagana jest bezwzględna większość ustawowego
składu rady będzie oznaczał, że tego punktu dzisiaj w porządku nie będzie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania o wycofanie punktu 9 z porządku obrad. Kto z panów radnych jest za wycofaniem punktu 9 z porządku obrad? Głosowało 13 radnych, za wycofanie wniosku było 4, przeciwko było 5, wstrzymało się głosu 4. Proszę punkt został w porządku obrad. Nie było bezwzględnej większości o wycofanie punktu z porządku obrad. Do tego punktu pan chciał się odnieść? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, wstrzymałem się od głosu ze względu na to, byłem chory, nie znam szczegółów, dlatego wstrzymałem się od głosu i tylko tyle. Dziękuję panu. To myślę, że już nie muszę drugi raz czytać porządku obrad. Głosujemy za tym porządkiem obrad, który każdy z panów radnych ma przed sobą, tak? Kto z panów radnych jest za takim porządkiem obrad, który w pierwszej wersji przeczytałem? Trzynaście głosów jest za tym porządkiem obrad i jest większość o podejmowania dalszych uchwał. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był wyłożony. Kto z panów radnych chciał się zapoznać, kto się zapoznał. I przystępujemy do głosowania za protokołem bez czytania. Kto z panów radnych jest za? Głosów za czytanie. Punkt czwarty, interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Słucham bardzo. Kto z panów radnych? Jakieś pytanie? Proszę panie marszałku. Tylko prosiłbym nie za długo, bo widzę dużo. Dużo ma pan dokumentów, to prosiłbym. To moja decyzja. To moja decyzja, nie pańska. Nie, na razie moja, bo ja sesję prowadzę i mogę panu każdej chwili głosować. Proszę bardzo. No słucham pana. Od łańcucha wiedzy nie przybywa. Szanowni radni, szanowni państwo pracownicy urzędu, zaproszeni goście. Mam kilka spraw w związku z moją chorobą, nieobecność na sesji. Przybyło mi trochę spraw, miałem spokojny czas na obejrzenie sesji, więc teraz troszkę będzie komentarza. Nie wiem, komu dziękować za podwyżkę, która nas tak mocno wsparła finansowo. Nie wiem, czym sobie zasłużyliśmy aż 60%. W moim przypadku przewodniczący, wiceprzewodniczący komisji dostaje 67%, to jest kwota 400, czyli pan przewodniczący, nie wiem, 1700 coś, ale nie pamiętam, ile miał w tym. Po wcześniejszej, ile miał wcześniej diety. Szanowni Państwo, w tak zwanym międzyczasie, bardzo niedawnym czasie, pan wójt pracownikom gminy podniósł pobory.
około 10%. Z tym, że niektórzy pracownicy dostali to, co powinni dostać 1 stycznia, czyli płaca minimalna na dzień dzisiejszy wynosi 2800 zł. Od 1 stycznia płaca minimalna będzie wynosić 3010 zł. Podwyższając tylko o tą kwotę, wedle kodeksu pracy 2 lata mają zamrożone pensje. Proszę sprawdzić. Tak jest w urzędzie. Nasi pracownicy przychodzą tu 5 razy w tygodniu, a my, panowie radni, spotykamy się tu albo raz w miesiącu, albo 2. W porywach 3. Słyszałem wypowiedzi, jak radni nie chcą, mogą nie brać diety, mogą przekazać. Wiadomo, czyje to słowa. Jeśli nie, to pan Kotkiewicz, wdowi grosz. Panowie, w dzisiejszych czasach, tak jak przewodniczący pamiętam, powiedział, że 1700 zł, no to ludzie mają tyle renty, którzy przepracowali 30 czy 40 lat. Nie wiem, dlaczego zostaliśmy aż tak docenieni. Co zrobię ze swoją, uprzedzając pańskie wywody, co zrobię ze swoją dietą, jest to moja prywatna sprawa. Teraz, szanowni państwo, pytanie do pana wójta. W swoich wypowiedziach, które pan wygłosił przed podwyżką, siedziałem, spokojnie słuchałem w domu i okazuje się, że no, musiał pan udowodnić, że ta podwyżka się naprawdę panu należy. I chyba radni to mocno zrozumieli. Ale czy naprawdę podwyżka w wysokości, którą pan Cybul określił na komisji, że rząd dał. Nie był na komisji, to skąd pan wie? Proszę pana. Czy pan się wypiera, żeby nawet nie wiedział pan skąd pieniądze będą? Pan wójt dostał podwyżkę od rządu, ale pieniądze to już są samorządowe. I taką hojną ręką pan Popkiewicz wzniósł, żeby jeszcze panu wójtowi dołożyć. Tym razem nie powie pan, że pan oponował, że nie chce tej podwyżki dodatkowej, jak to było ostatni raz przy próbie podniesienia panu wynagrodzenia. Ale dziękował pan radnym za współpracę, że tyle rzeczyśmy zrobili i w każdej wsi opowiedział pan, co było zrobione i chwała radnym i wójtowi, coś się dzieje i coś się robi. Ale, panie wójcie, 2 godzina, 24 minuta nagrania. W momencie, kiedy radny senior, najstarszy człowiek w naszej radzie, powiedział, że może zostawmy to na poziomie takim, jakim rząd powiedział, no niestety zostało to tak odebrane. Odsunął pan krzesło i na nagraniu słychać, mostu w Serocku można było nie robić. Panie wójcie, buta i arogancja kończy się wywiezieniem przez mieszkańców, czasami przez pracowników z zakładu dyrektorów. Więc proszę pamiętać, że takie pan nie robił łaski. My podjęliśmy decyzję. Szukaliśmy środków na to, żeby ten most był zrobiony i jest. I mieszkańcy są zadowoleni. I tak powinno być, ale to nie powinno być uzależnione, że człowiek, który ma własne zdanie, jest obrażany w ten sposób. I inni radni. Pod koniec sesji, troszkę mam niepoukładane, ale to na szybko to robiłem. Pod koniec sesji odpowiadał pan na zapytania radnych. W pewnym momencie powiedział pan, że musi pan wyjść w celu podpisania aktu notarialnego. Panie wójcie, czym jest podyktowane to, że pan nie wspomniał, do czego dotyczy akt
notarialny, zwłaszcza, że dotyczy to sprawy naszej gminy, nie pańskiej prywatnej, to była służbowa sprawa. Powiedział pan tylko, że to się ciągnie od jakiegoś czasu. Tak, rzeczywiście ciągnie się od dłuższego czasu. Ale skoro rozmawiamy, że odbyły się jakieś zawody sportowe i pan o tym mówi, odbyły się jakieś zawody wędkarskie, pan o tym mówi, prosiłem już, żeby informować nas o rzeczach ważnych. A to była ważna rzecz, która dotyczy wpływu do budżetu, który pani skarbnik chętnie przyjęła, bo pieniążki są nam potrzebne. Moje pytanie też, bo tak, na zebraniu wspólnoty w niedzielę poruszyliśmy kilka tematów, ale też poruszyliśmy temat naszego propozycji utworzenia jednostki policji kontenerowej i tak dalej. Co do lokalizacji, między innymi wspomnieliśmy o lokalizacji, która mniej więcej została już wybrana, bo to już byłem w komisji, słyszałem o tym, co było mówione, że policja najchętniej skorzystałaby z naszego targowiska. No, tu myślę, że to nie będą tylko mieszkańcy Filweja, którzy są przeciwko takiej inwestycji w tym miejscu. Z tego, co słyszałem, powiedzieliście państwo o metrażu jakiejś powierzchni, zaproponowaliśmy inne placówki, inne miejsca, które są też naszą własnością. Ale też była sytuacja taka, że powiedzieliście, że 8 osób ma być zatrudnionych, a nie jest to informacją tajną, że brakuje etatów w komisariatach policji. A 8 etatów ma być na stałe dla naszego posterunku, przyszłego naszego posterunku. Czy były rozmowy, bo wspomniała pani, że ktoś tam oglądał działkę koło szkoły, pani wójt wspomniała, czy były rozmowy z właścicielką tego gruntu jakiekolwiek? Chciałbym dostać na to odpowiedź. Nie wiem. Później przypominają sobie państwo, kto zadał pytanie. Następna sprawa. Tak zwanym zebraniu w niedzielę, no też i strażacy byli. Szanowni państwo, dostaliśmy podwyżkę, ale pracownicy dostali podwyżkę, a nasi strażacy druhowie, jest tu kilku strażaków, no głównie nasi wyjeżdżą do wypadków, to są z Firleja jednostka, mają 10 zł na godzinę za akcję. Przyznam szczerze, no nie chciałbym oglądać po wypadku osób, ale jadą do pożaru, jadą na akcję, 10 zł na godzinę. Jeszcze prawdopodobnie nie jest to pełna godzina, jak wyjadą za 15, to mają wpłacone też rozliczenie minutowe. Nie wiem, czy to jest prawda. Powiem tak, że taką mam informację, ale jak jest, ale 10 zł na godzinę. Przeliczmy sobie, szanowni radni, ile nam wychodzi na godzinę, ile czasu spędzamy tutaj, podzielcie sobie pieniążki. Ja nie mówię, żeby strażacy zarabiali tyle samo, ale 10 zł na godzinę, kiedy tak, litr paliwa kosztuje 6 zł. A oni też niektórzy muszą albo dobiec, albo dojechać. Jak my na sesję, panowie radni. Pytanie jeszcze, znaczy, no mieszkańcy do pana Zaręby. Proszę pana, mieszkańcy ulicy Sportowej i Spacerowej, a bardziej Spacerowej, chodzi o to, że w deszczowy dzień ciągniki, które wyjeżdżają, mieszkańcy, to powiem, miałem dwa telefony, jeden osobisty, przyjechał pan, że ciągniki, które wyjeżdżają, tam jest część wysypana żużlem, po prostu ten żużel z kołami wyjeżdża na całą ulicę. No i tam jestem. Zasugerowali, czy można skorzystać z bramy od północy, czyli od tyłu, wyjeżdżając od razu gdzieś tam Topolną drogę na 19. No wiem, że to też będzie brudziło, ale po prostu no, mieszkańcy mają taką uwagę. Czy jest taka, chodzi tylko o dni, kiedy no po prostu jest mokro i za kołami wyjeżdża to błoto, które jest wysypana ścieżka. To jest apel mieszkańców.
Prosiłem o jakąś interwencję w sprawie oświetlenia naszej tam przy ulicy, przy 19, przy tych przystankach. Odzewu nie ma, no więc na dzień dzisiejszy, po prostu od miesiąca, założyłem halogen, który świeci na przystanek od tyłu, bo tam po prostu chciałem skasować toaletę. I to się udało. Czyli już sąsiedzi mówią, że widzieli, jak to działa. Ktoś się nie spodziewał, że tam może być halogen. Co prawda jeszcze kartka... Czy od razu może mi pan... Czy mogę powiesić kartkę, że obiekt jest monitorowany? Na przystanku, panie wójcie. A jest monitorowany? Proszę panią, kupię kamerę. Czy mogę powiesić, bo to jest... Proszę się zwrócić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Okej. Bo... No dobrze, powiem to później. Na ostatniej komisji wspomniała pani, którą tak po południu mieliśmy, już byłem, wspomniała pani, że następnego dnia wybiera się pan wójt do starostwa w celu znalezienia czegoś, co tam nam pomoże w utrzymaniu, czy ewentualnie w rozstrzygnięciu sporu o działkę na ulicy Cmentarnej. Czy taka wizyta była i czy przyniosła jakiś efekt, że jesteśmy w którymś momencie lekko do przodu, czy nie? Szanowni Państwo, jeszcze jest jedna uwaga. Obsługuję komputer, tak, nie na najwyższym poziomie, na poziomie naszego informatyka, ale umiem włączyć i wyłączyć i coś tam znaleźć. Szanowni Państwo, na stronie Fileja jest ciężko znaleźć informacje o poszukiwaniu pracowników do urzędu, o informacje na przykład wczoraj żona próbowała znaleźć na temat pieców, też to było ciężkie, i o przetargach, one nie są tak czytelne, intuicyjne, żeby... Mam na to przykład gminy Lubartów, nie wziąłem tego dokumentu ze sobą, po prostu miasto Lubartów, nie, gmina Lubartów. Jakąkolwiek sprzedaż prowadzili, czy działki, czy samochodu, było to naprawdę dziecinne, proste wejść, znaleźć całą informację o przedmiocie do przetargu. U nas niestety jest to mocno zakamuflowane. Nie będę prosił bratanka informatyka, żeby mi to znalazł, więc a od razu mówię, że posługuję się komputerem. Jeszcze jedno pytanie. Rok temu rozmawialiśmy na temat zakupu działki dla sołectwa Czerwonka. Fakt, że nie byłem być może na jednej albo na dwóch sesjach przez cały rok, ale ani na komisji, którąś ominąłem. Jaka jest informacja, bo tutaj pani księgowa, pani skarbnik pokazuje, że będziemy, tam jest projekt, budowanie. Co się zmieniło? Czy nasza działka w ciągu tego czasu się poszerzyła? Czy ma dalej 12 metrów? I od krańca drogi jednej do krańca drogi drugiej. Czy w tej sprawie mogłyby Państwo coś więcej powiedzieć? Jeszcze sprawa, wrócę do sprawy mostu, bo akurat mówię, tak jak kartki mam nie po kolei poukładane. Panie Podkiewicz, radny Podkiewicz, jak to jest, że to jest, to są, żebym był dokładny, gdyby most 20 lat wcześniej był wykonany w tej technologii, co teraz, stałby do dziś. Mieszkańcy chwalą się wykonaniem mostu nawierzchnią, teraz postoi na latach. Panie radny, przypominam, że nawierzchnia, którą wykonali nasi pracownicy gminy w porozumieniu z inżynierem, który miał na to wiedzę, stoi 2 miesiące. Jak można ocenić coś, co stoi 2 miesiące? Kilka lat temu nasza promenada była budowana i już kilka razy wymienialiśmy kilka desek. Pewno, produkt naturalny ulega degradacji. Więc ocenianie, że to będzie stało 20 lat,
No jest nad wyrost, nie ma pan ani wiedzy, nie zna się pan na konstrukcjach. Cóż, pracuję 30 lat, albo 40 w Budulance, troszkę więcej wiem, więc po prostu drewno ma to do siebie, że się psuje i po dwóch miesiącach trudno to ocenić. Szanowni Państwo, dziękuję na tą chwilę. Przepraszam, Panie Mecenasie, do Pana mam. Panie Mecenasie, proszę o rozjaśnienie sprawy. Pan Wiącek na spotkaniu komisji powiedział, wycena jest ważna. Rok. Wycena była wykonana, chodzi o działkę o Panu Poprockim w przepisówce. Wycena działki była wykonana 2 października 2020. Powiedział nam Pan Piotr Wiącek, że działka została, drugi przetarg został ogłoszony w wakacje w sierpniowy miesiąc. Co się stało, że akt notarialny jest podpisany wstępny 26 listopada, końcowy ze względu na brak dokumentów, 29 listopada tego roku. I jak mamy patrzeć na datę? Czy data jest ważna rok do chwili aktu? I czemu, skoro przetarg był ogłoszony i rozstrzygnięty w sierpniu, środki na konto, proszę panią sekretarz powiedzieć, kiedy środki na konto wpłynęły? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, wiemy, jak goni inflacja, więc środki wpłynęły po 4 miesiącach od chwili, kiedy rozstrzygnęliśmy przetarg. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie radny. Ja od razu panu odpowiem, tutaj może nie powinienem, ale od razu panu odpowiem, że pan tutaj powiedział z tej mównicy, że my szukaliśmy pieniędzy na remont mostu. Szukaliśmy, ale w tym obecnym roku w budżecie nie były zaplanowane te pieniądze. Może pani skarbnik to powie. To ja I skąd się te pieniądze znalazły, ale akurat to nie rada walczyła o ostateczny finał tego mostu. Po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi panu o ocenę, to nie ja to powiedziałem, tego mostu, że ten most będzie 20, ja to powiedziałem, ale ja to nie oceniałem. To ocenili mieszkańcy Czerwotka, z którymi rozmawiałem. I to powiedziałem, że rozmawiałem z mieszkańcami i ja nie oceniałem tego mostu. Co chodzi o podwyżkę, to od rady pan wójt dostał 10%. Mogę panu powiedzieć. A że jest 60% podwyżki, to proszę je do Warszawy zgłosić. Niech panu radnemu Warszawa wytłumaczy, dlaczego to weszło 50% tej podwyżki. Jeżeli pan mecenas panu tutaj wytłumaczy, bo proszę pana mecenasa, bo pana nie było na komisji, jeżeli pan chce dokładnie wiedzieć, to pan mecenas panu wytłumaczy, a jeżeli będzie to niedostateczna wiedza, to proszę do Warszawy. Dlaczego to 50% pan wójt dostał podwyżki? Co chodzi o radę, proszę pana, to nie wiem dlaczego to 60%, ja tego nie wyliczałem, że radni dostali 67%. Tak pan powiedział. Ale to nie ja wyliczałem tej podwyżki. To nie jest zarzut, to jest informacja. To. Ja nie mam, że państwo dostali więcej. Być może więcej pracujecie, robicie coś więcej. No więc okej, jest to mniej więcej równe kwoty. Natomiast to, kto dał pieniądze, którego dnia była uchwała i od kiedy, to wszystko wiem. Dobrze. To było dokładnie napisane, jaki paragraf, jaki artykuł, wszystko. Dobrze. Nie musi pan tłumaczyć tego, że muszę jechać do Warszawy. Ja to doskonale. Dobrze, ale to może się pan tam dowiedzieć w Warszawie. Skąd te pieniądze. Dobrze, dziękuję. A, jeżeli pan uważa, że pan wójt nie zasługuje na 10% podwyżkę tutaj od panów radnych, to muszę panu przypomnieć, że nawet dzisiaj pan pochwalił pana wójta, że się coś robi, że coś się dzieje. Czyli za każdą pochwałę powinien wyciągnąć jeszcze stówę. Proszę pana, na razie ja mówię, jeżeli pan
będziesz miał pan coś do powiedzenia, to proszę do mównicy i prostować. A tutaj nie jest targowisko i nie będziemy się tak, w takiej formie targować. Proszę panie mecenasie, chciałbym, jeżeli pan może, wytłumaczyć tę sprawę podwyżkową i jeszcze raz na zawsze zakończyć ta sprawa podwyżkowa. Jeżeli pan, jeszcze powiem, jeżeli pan radny tutaj mówi, że tutaj pracownicy, ja mówię teraz, pracownicy tutaj dostali podwyżkę, nie dostają, bo jest budżetówka zamrożona. Proszę pana, ja w swojej firmie dostaję co roku, jest, pracuję w budżetówce i nie są płace zamrożone. A 10 lat, proszę pana, radni nie dostali podwyżki i uważam, że tak uważałem i większość radnych uważało, że ta podwyżka się należała. Większość radnych podwyżka przeszła i myślę, że pan na dzisiejszej sesji zakończy ten temat podwyżkowy i nie będziesz pan już przez 2 lata tego tutaj wypominał. Proszę bardzo. Szanowni państwo, panie radny Popkiewicz, jeśli pan mecenas ma mi tłumaczyć, skąd się wzięła podwyżka, to nie ma to sensu, bo ja to znam i radni, być może sołtysi też wiedzą. Decyzja jest decyzją rządu i ja z tym w ogóle nie dyskutuję. Kiedy została 17 września? Proszę pana, ja to wszystko z datami wiem, że od 1 sierpnia było. To wszystko jest jasne dla mnie i pan mecenas nie musi tego po prostu mówić, bo ja to wiem i większość mieszkańców nie wie, bo tak jak pan... O, widzi pan. Powiedzieliście, że no, ludzie zaczepiają na ulicy, mówią, mają pretensje do radnego, co, że jakieś tam rzeczy nie są zrobione, po co wy tam idziecie? Bierzecie tylko pieniądze. O, i widzisz pan, teraz dopiero się zaczęło. Do mnie dzwonili czasami tylko, że światło któreś nie świeci. Zawsze zadzwoniłem do urzędu. Była to szybka akcja i chwała, że tak wszystko to szybko działa. Ale, panie Popkiewicz, teraz ludzie pytają, a jeszcze nie pytają. Od razu jest zgębo, że to myśmy dali wójtowi taką podwyżkę. No i oczywiście nie mówię tak, jak pan myśli, że to inni radni dali, ja tam nie, po prostu rząd dał z naszej puli, czyli radni Komisji Finansów, którzy wszyscy byli tak zgodni, oprócz pana Adama, który nie był. Czyli Komisja Finansów jest chyba po to, żeby bronić swoich finansów, a nie finansów naszej gminy. Bo tak proszę panią, niech pani sobie weźmie pod uwagę, pani wójt, że czwarty radny był, czterech jest. Pan Cybul nie był na głosowaniu, nie był, więc po prostu pana Cybula nie liczy. 3 radnych z Komisji Finansów podnosi rękę, więc dba chyba o finanse własne, a nie o finanse gminy. Dziękuję bardzo. To już pan radny zrozumiał, skąd ta podwyżka się wzięła, to zwalniam pana z odpowiedzi, panie mecenasie. Dobry pan. Ja jeszcze mam tutaj do panów radnych takie jedno, no może powiedzenie, może to, bo z budżetu, z projektu budżetu zostało wykreślone 20 tysięcy złotych na wniosek jednego z panów. I prosiłbym o przywrócenie tych pieniędzy, to są nie są duże pieniądze, o przywrócenie tych pieniędzy, o zapis w budżecie, bo chodzi o Dni Seniora. Może Dni Seniora się, proszę państwa, nie odbędą, bo jest choroba, jest pandemia, ale pan wójt, może ci starsi ludzie, my będziemy też starszymi, żeby jakoś urząd gminy spotkał się w miarę możliwości z tymi starszymi ludźmi. Każdy z nas tutaj będzie starszy i też by oczekiwał takiego jakiegoś spotkania, jakiegoś podziękowania, jakąś herbatkę. A nie tak, proszę państwa, jedno rączko, 20 tysięcy, bo budowa posterunku, trzeba szukać pieniędzy. Oczywiście posterunek jest bardzo ważny w naszej gminie, bo tyle lat chodziliśmy o te starania. No ale myślę, że te my starowiny to też jesteśmy, powinniśmy być na pierwszym rzędzie
i te pieniążki powinny się w zapisie znaleźć. To tyle. Kto z panów radnych jeszcze ma jakieś zabranie głosu? Proszę, ma pan coś, panowie? Bo przechodzimy do punktu następnego, jeżeli nie mamy nic. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 5. Sprawozdanie działalności wójta gminy. Proszę, panie wójcie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowne Prezydium, Drodzy Pracownicy Urzędu Gminy, Państwo Sołtysi. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Firlej od 26 listopada do 17 grudnia. 29 listopada rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy w Firleju. Szkolenia dotyczą obsługi informatycznej programów Word i Excel. To było pierwsze szkolenie, później odbyły się jeszcze dwa, o których powiem następnie. 9 grudnia wydaliśmy nasz biuletyn informacyjny. 36 stron informacji tego, co się działo od momentu dożynek powiatowych do chwili obecnej. Myślę, że jest to naprawdę fajna lektura i tak jak sobie to czytam, to jest być z czego dumnym i dziękuję za to wykonanie tego biuletynu referatowi promocji kultury i turystyki pani Małgorzacie Grybliskiej-Szczepaniak za to, że dopilnowała tego. Naprawdę warto prześledzić. 13 grudnia, drugie szkolenie z Excela dla pracowników Urzędu Gminy. 14 grudnia to było szkolenie z Worda. 14 grudnia także odbyło się spotkanie dotyczące czystego powietrza, programu Czyste Powietrze. Gmina Firlej podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska umowę. Ten program będzie realizowany na terenie naszej gminy. Dostaliśmy odpowiednie dofinansowanie. Był pan Tomasz Jaskulski, który jest inspektorem energetykiem gminnym. To jest nowe stanowisko, które zostało utworzone na potrzeby wymogów odgórnych. Poinformował o wszystkich sprawach Państwa Sołtysów. Państwo Sołtysi otrzymali także ulotki do rozniesienia, do rozpropagowania wśród mieszkańców. Oczywiście też w ramach programu przewidywane jest wynagrodzenie dla nich za dostarczenie tych ulotek. 15 grudnia w Sądzie Rejonowym w Lubartowie złożyliśmy wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Firleju przy ulicy Cmentarnej 1 i to ten dokument, ten wniosek i potwierdzenie z sądu mam tutaj, jeżeli państwo chcą, można będzie sobie to zobaczyć. Zgodnie z panów decyzją. W dniu 16 grudnia, czyli wczoraj, miałem przyjemność uczestniczyć w odbiorze trzech odcinków dróg powiatowych 1508L i 1509L współfinansowanych przez Powiat Lubartowski, a także naszą gminę. Nowo utwardzone drogi wykonano w miejscowościach Wólka Rozwadowska i Antonin. Nowy odbiór odbył się przy udziale dyrektora dróg powiatowych w Lubartowie Grzegorza Jaworskiego, także inspektora nadzoru Leszka Orłowskiego oraz przedstawiciela wykonawcy PRD Lubartów Wojciecha Obroślaka. Łączna długość wykonanych dróg to prawie 5 km. Bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję za współpracę Zarządowi Dróg Powiatowych. Raport z prac gospodarczych wykonanych na terenie gminy Firlej za okres od dnia 26 listopada 2021 do dnia 16 grudnia 2021. Uzupełnienie ubytków kruszywem na drogach w miejscowości Firlej
osiedle Serockie, miejscowość Serock, ulica Północna, Brzozowa, Willowa. Tam to po prostu wymagało tego uzupełnienia. Prace porządkowe na głównej przepompowni przy ulicy Choiny, oczyszczenie zbiorników wszystkich przepompowni ścieków, montaż wiatr przystankowych w miejscowościach Sobolew i Sobolew Kolonia, zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy, bieżąca konserwacja sieci wodociągowej, instalacji solarnych i pieców i bieżąca konserwacja sieci kanalizacyjnej. Co do przetargów, które były ogłaszane, już, że tak powiem, są pewne rozstrzygnięcia i chciałbym też o tym powiedzieć. Przetarg na usługi ubezpieczeń dla gminy Firlej. Oferta najkorzystniejsza to Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. I to jest, cena oferty to jest 148 269 zł. Część numer 2 to usługa ubezpieczenia floty pojazdów i również Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia. Kwota, na którą zaakceptowaliśmy, to 101 445 zł. W dniu 7 grudnia 2021 roku zawarto umowy. Przetarg na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Firleju. W dniu 9 grudnia 2021 rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla tego zadania. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, część pierwsza, mięso i produkty mięsne, masarnia z ubojnią Tadeusz Harasim, Ostrów Lubelski. Cena oferty 226 516 zł i część druga nabiał Almax Dystrybucja Spółka z o.o. Jastków 42 531 zł. Część trzecia, artykuły spożywcze suche i inne, także Almax Dystrybucja Jastków, 175 363 zł 50 groszy. Część czwarta, warzywa i owoce, Wigant SC, Marcin Całka, Artur Drąg, Lublin, cena oferty 137 576 zł 10 groszy. Warzywa i owoce mrożone, część piąta. Ryby mrożone, przedsiębiorstwo handlowo-usługowe West, Krzysztof, Zachorz, Bogdan Lipski, Lubartów. Część szósta, dania gotowe, zakład gastronomiczno-handlowy Alicja, Tomasz Tomczuk, ulica Hrubieszowska, Chełm. Cena oferty 132 531 zł. Część druga, zamówienia pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie. Unieważniono postępowanie w części. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą jako zamawiający zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta, firma Pola Stanin. Cena oferty 91 350 zł. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, to 32 577 zł. W związku z unieważnieniem postępowania na część drugą, pieczywo, w dniu 9 grudnia ponownie ogłoszono przetarg na tę część zamówienia. Termin składania ofert 17 grudnia do godziny 9. Remonty dróg powiatowych to, tak jak czytałem, remont drogi powiatowej 1508L w miejscowości Wólka Rozwadowska, remont drogi powiatowej 1508L Antonin Nowy, remont drogi powiatowej w miejscowości Antonin Nowy, droga na Rzym. Z mojej strony tyle. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Jeżeli ktoś do sprawozdania będzie miał jakieś pytania do pana wójta, to proszę w punkcie 13. I ja chciałem zakończyć to swoje tutaj
prowadzenie sesji. Przekazuję tutaj następnemu panu, zastępcy przewodniczącemu, poprowadzi dalej. I ogłaszam 5-minutową przerwę.
już nie dobiegł. Prosimy o panie Stanisławie. Wznawiamy obrady sesji 37 sesji Rady Gminy Firnej. Przechodzimy teraz obecnie do punktu 7. Rozwiązywanie problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków w gminie Firnej na rok 2022. To jest punkt 6. A, przepraszam bardzo, to punkt 6. I teraz może przeczytam tutaj uchwałę w sprawie przyjęcia, uchwała numer 37 w 2021 rok Rady Gminy Firmy z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków w gminie Firmy na rok 2022. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z dnia 21 roku, pozycja 1370 z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 4 ustęp 1 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dziennik ustaw z dnia 20-21 roku, pozycja 1119 oraz artykuł 10 ustawy drugiej i ustawy trzeciej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, dziennik ustaw z dnia 2020 roku, pozycja 2050 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień alkoholu i narkotyków w gminie Firlej na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Firlej. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Firlej i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni radni, każdy z nas dostał tutaj projekt uchwały oraz materiały, które opisują dokładnie, na czym to wszystko polega. Czy są jakieś uwagi do tej uchwały? Proszę bardzo, panie radny. Szanowni państwo, wiele tych przepraszam. Mamy tu tabelki i w tabelkach odpowiedzialny za program powtarza się ciągle wójt gminy Firlej. Jako pan wójt nie jest w komisji alkoholowej? Nie, nie mogę być. Okej. Okay. Przewodniczący Rady Gminy jest przewodniczącym komisji. Ale ktoś mi o tym wspomniał, więc ja też powiem. Propozycja jest, żeby pani wójt firmowała program alkoholowy jako większy autorytet w tej sprawie. To jest, powiem tak, trzech mieszkańców mi jakśmy zaczęli rozmawiać na ten temat. Więc jak to się ma, proszę to ocenić, dla mnie może i zasadne, wizerunkowo. Więc proszę o przemyślenie. Dziękuję bardzo, panie radnemu. Czy są jeszcze jakieś wnioski, uwagi? Nie ma. A więc przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania w sprawie uchwalenia tej uchwały. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 12 głosami, 1 wstrzymujący się.
Przechodzimy teraz do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Fileju jako trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 2270 o powierzchni 11 6150 hektara położonej w miejscowości gminy Filej stanowiącej własność gminy Filej. Jest tutaj uchwała. Ja przeczytam. Uchwała Rady Gminy 37 2021 rok. Rada Gminy Filej z dnia 17 grudnia 2021 rok. W sprawie wyrażenia zgody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Filej jako trwałego zarządcy na oddanie dzierżawy na okres do 3 lat części nieruchomości w miejscowości gmina Filej stanowiącej własność gminy w ewidencji gruntów jako działka numer 22270 o powierzchni 11 6150 hektara położonej w miejscowości Filej. Gmina Filej stanowiącej własność gminy Filej. Na podstawie artykułu 18 ustawy ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z dnia 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 43 ustawy 2 punkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dziennik ustaw z dnia 2021 roku, pozycja 1899, Rada Gminy Filej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę trwałemu zarządcy Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Fileju na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 22270 o powierzchni 11 6150 hektara położonej w miejscowości Filej, gmina Filej, stanowiącej własność gminy Filej na rzecz dotychczasowych dzierżawców zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Filej. Uchwała w życie, paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś uwagi, zapytania? Proszę bardzo pana. Szanowni radni, ja pytanie do pana dyrektora, czy stawki są jakoś, znaczy inflację mamy w tej chwili prawie 8%, czy podniesione są stawki najemcom, jest jakieś tam pole do manewru, żeby nie uciekli nam, a jednocześnie żebyśmy po prostu jakieś inwestycje z tego tytułu, wiadomo, są to jakieś pieniążki. I też na temat, ale mógłbym dwa słowa, czy jest możliwość, panie wójcie, jak jakiś urobek taki z dróg czy z czegokolwiek, bo mamy tam z tyłu takie, powiem, troszkę nierówności, może by to później wykorzystać, żeby tam i tam samochody parkowały, żeby powiedzieć, jak jest szansa powiększyć powierzchnię parkingową, bo są miejsca, gdzie no oczywiście samochód osobowy normalnie nie wjedzie, wjedzie tam tylko i żeby taką rzecz wykorzystać, też byłoby to z korzyścią na pewno dla dochodów naszego ośrodka. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panowie Radni, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Może nadmienię trochę więcej do tej uchwały na świetle, bo na komisji nie była jeszcze wtedy procedowana. Uchwała dotyczy dwóch pozycji. Są to już od wielu lat, od kilkudziesięciu lat pozycje wykorzystywane, wydzierżawiane tereny pod domki letnie. Taki jeden jest to domek letniskowy, drugi jest to kontener mieszkalny. Tam w sumie są trzy pozycje, z tym, że jeden dzierżawca, właściciel kontenera usadowionego na tym terenie rezygnuje z dalszej dzierżawy. No i podjąłem taką decyzję, że no nie będziemy dalej tego przeznaczali pod tak jakby indywidualne wydzierżawienie, bo już ten kontener się nie nadaje do takich rzeczy, żeby odsprzedać go dalej. W tym miejscu albo uruchomimy jakąś działalność gospodarczą, jeśli przepisy pozwolą na zagospodarowanie przestrzennego. Wydzierżawimy to, żeby jakieś tam dochody były wyższe.
bądź będziemy, spróbujemy tam, no, czy pole powiększyć namiotowe, czy w jakimś sensie na pewno zagospodarujemy to, żeby to, no, zysk przyniosło większy też i nadal. Tutaj przy tych zostały dwie umowy. Jedna to jest osoba, która już od 20 kilku lat na naszym ośrodku, jeszcze za wcześniejszych czasów, gdy gmina wydzierżawiała i innym jednostkom, też była na tym ośrodku. Druga osoba jest to pani, która zakupiła w tym roku ten, tą ruchomość, ten domek. Po wcześniejszym dzierżawcu, który nagle zmarł i spadkobiercy no, sprzedali to, bo nie mieli możliwości korzystać z tego, bo nie mieszkają tutaj na naszym, na województwie nawet naszym. Obecnie była podpisana umowa z tą panią w czerwcu, jak nabyła ten domek aktem notarialnym do końca tego roku, zgodnie z ustawą o gospodarce z nieruchomościami. Wszystkie umowy, które są zawierane na okres dłuższy, kolejne okresy niż 3 lata, wymagają zgody organu nadzorczego, czyli Rady Gminy, jak również kolejna umowa z tą panią, która jeszcze 3 lata nie trwa, dopiero kilka miesięcy, też wymaga zgody na dalszą kontynuację tej umowy. Na ten moment moja propozycja co do stawek czynszu jest wzrost stawek o 30%. Do roku ubiegłego, tego co teraz były stawki, i w umowie planuję zawrzeć taki zapis, że każdego roku będzie minimum od 10 do 15% też możliwość podniesienia stawek czynszu. Także czasami inflacja jest niższa, no w tym roku będzie około 10%, ale też w tym roku będzie 30% podwyżka, a w kolejnych latach do 15% możliwość podwyżki będzie na każdej stawce. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Czy to dotyczyło te podwyżki tylko tych działek, czy w ogóle najemców, którzy są rozlokowani na ośrodku? Na ten moment mówię o 30% podwyżce przy zawieraniu nowej umowy, tych właśnie dwóch najemców. Inne podmioty, które mają umowy już zawarte, istniejące, no więc większości, na ten moment to są zawarte umowy, to są gastronomie, bo są też umowy sezonowe, ale one wygasły, które będą, że tak powiem, albo konkursy ogłaszane ofert na nowe stawki przed sezonem letnim, bądź będą umowy podpisywane, też będą nowe umowy, które tam są do okresu do 3 miesięcy, które tam nie wymagają konkursów ofert, są z wolnej ręki podpisywane takie króciutkie, sezonowe, miesięczne czy krótsze. To będą też nowe, no, na pewno będą wyższe stawki, bo wiadomo, koszty są, idą w górę. Większość pracowników pracuje na pensjach, no, tych najniższych. Wiadomo, znowu jest wzrost pensji minimalnej, stawki godzinowej, także koszty wzrosną, podatki wzrosną, także też będą musiały być dochody z czynszy podwyższane. Te umowy, co są zawarte, w większości umowy dzierżawy na gastronomię są zawarte do końca 2022 roku, bo to były umowy trzyletnie. W umowach jest zapisane, że bez aneksu do umowy mogę podnieść na ten moment w tych umowach 10%. No i na pewno skorzystam z tej możliwości i od 1 stycznia czynsz zostanie podniesiony do 10%, tak jak umowa pozwala. Wyższe czynsze, no, wiązałyby się z aneksami podpisanych do wszystkich umów, chociaż też to nie jest wykluczone, żeby takie aneksy podpisać, no, jak będzie sytuacja tego wymagała, jak najbardziej. Także 10% na pewno są podwyżki wzięte pod uwagę od 1 stycznia wszystkich tych gastronomów. Wszystko jasne. Służa pytań. Wszystko jasne. To dziękuję panu dyrektorowi. I przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Ile?
Twierdzą, że na 12 radnych 12 wyglądają na 1/6. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe. Na podstawie artykułu 18 punkt 2 ustawy, punkt 8, artykuł 40 ustawa pierwsza i artykuł 41 ustawy pierwszej ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z dnia 20-21 roku, pozycja 1372 i 1834 oraz artykuł 6 jak ustawa 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dziennik ustaw z dnia 20-21 roku, pozycja 888, 1648 i 2151 Rada Gminy firmy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 184 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Paragraf 2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą dwukrotność ryczałtowej stawki opłaty, o której mowa w paragrafie pierwszym, jeżeli właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej części nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 17/94/2020 Rady Gminy Firlej z dniem 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, dziennik Urzędu Wojewódzkiego Województwa Lubelskiego z dnia 2020 roku, pozycja 1003. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Firlej. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Czy są tutaj jakieś wnioski, zapytania? Jeżeli nie ma, to proszę, głosujemy. Dziękuję bardzo. Za uchwałą głosowało 13 radnych. Obecnie przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zakładu usług komunalnych w Firleju. Przeczytam może uchwałę. Albo może jeżeli by pan dyrektor odczytał tę uchwałę. Uchwała w sprawie utworzenia zakładu usług komunalnych w Firleju. Na podstawie artykułu 9 ustęp 1, artykuł 18 ustęp 2 punkt 9 litera H, artykuł 40 ustęp 2 punkt 2
artykuł 41 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372-1834, artykuł 14 oraz artykuł 16 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981, artykuł 4 ustęp 1 punkt 1 i artykuł 6 ustęp 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 679, Rada Gminy Filej uchwala co następuje. Paragraf 1. Tworzy się z dniem 1 kwietnia 2020 roku 2022 roku gminną jednostkę organizacyjną o nazwie Zakład Usług Komunalnych Fileju, zwany dalej zakładem. Punkt 2. Gospodarka finansowa zakładu prowadzona będzie w formie samorządowego zakładu budżetowego. Punkt 3. Ustala się siedzibę zakładu w miejscowości Filej przy ulicy Rynek 9, 21 136 Filej. Paragraf 2. Nadaje się zakładowi statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Przedmiotem działalności zakładu jest wykonywanie zadań własnych gminy Filej w zakresie. Punkt 1. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Punkt 2. Gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Punkt 3. Utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych. Punkt 4. Dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Punkt 5. Targowisk. Punkt 6. Zieleni gminy i zadrzewień. Punkt 7. Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi. Punkt 8. Gospodarki odpadami, w tym prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadami komunalnymi w nawiasie przod. Paragraf 4. Źródłem przychodów własnych zakładu będą: punkt 1. Odpłatna działalność usługowa. Punkt 2. Wpływy z działalności własnej zakładu. Punkt 3. Dotacje udzielane przez gminę Filej. Punkt 4. Darowizny. Punkt 5. Inne źródła określone w statucie zakładu. Paragraf 5. Punkt 1. Przekazuje się zakładowi w użytkowanie składniki majątkowe niezbędne do wykonania zadań statutowych. Podpunkt 1. Sieci i urządzenia wodociągowe. Podpunkt 2. Sieci i urządzenia kanalizacyjne. Podpunkt 3. Obiekty związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną. Punkt 2. Przekazuje się zakładowi środki obrotowe niezbędne do wykonywania zadań statutowych. Podpunkt 1. Nadpłaty z tytułu usług wykonywanych w ramach działań statutowych zakładu. Podpunkt 2. Należności z tytułu usług wykonywanych w ramach działań statutowych zakładu. Punkt 3. Składniki majątkowe i środki obrotowe stanowią mienie zakładu przekazane na dzień jego utworzenia i stanowią mienie komunalne będące w zarządzie zakładu. Punkt 4. Przekazanie środków obrotowych i składników majątkowych nastąpi według stanu na dzień 31 marca 2022 roku. Punkt 5. Mienie nabyte przez zakład w toku jego działalności, a także powstałe w wyniku działalności gminy Filej i przekazane zakładowi, jest mieniem komunalnym będącym w zarządzie zakładu. Paragraf 6. Punkt 1. Zwalnia się zakład z obowiązku odprowadzania nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy z zastrzeżeniem ustępu 2. Punkt 2. Nadwyżkę środków obrotowych zakład przeznacza na działalność inwestycyjną lub zakup środków i lub pozostałych środków trwałych służących działalności statutowej zakładu. Paragraf 7. Punkt 1. Zakład otrzymuje z budżetu gminy środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towaru i usług w kwocie równej nadwyżce podatku naliczonego związanego z działalnością zakładu nad podatkiem należnym związanym z działalnością zakładu. Punkt 2. Przekazanie z budżetu gminy Filej dla zakładu różnicy podatku następuje po przekazaniu tych środków na rachunek gminy Filej przez Urząd Skarbowy w terminie 14 dni. Podstawą do ustalenia nadwyżki podatku jest złożenie przez zakład deklaracji VAT 7 podlegające centralizacji rozliczenia VAT gminy z Urzędem Skarbowym. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Filej. Paragraf 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku. Dziękuję bardzo za przedstawienie. I teraz bym poprosił o pytania, wątpliwości.
Proszę bardzo, Siódmy. Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowanymi. Chodzi teraz tej radni z przedłużeniem w tym budynku, co mamy tutaj rewizję, czy tam inne. Nie, nie, tu chodzi o, lokale komunalne, czyli, chodzi o ten budynek na ulicy Cmentarnej i w Słoszynie jest drugi mieszkanie, nie, drugi budynek z mieszkaniami komunalnymi. Tak, ale jeżeli chodzi o remonty lokali, które są własności gminy, to jak najbardziej. Proszę bardzo. Zaprosiłbym tutaj. Szanowni Państwo, to jest właśnie pytanie do Pana Kierownika. Wraz z mieniem no, przechodzi niejako, przejdzie dużo ludzi. Urzędnicy, pracownicy fizyczni, to będzie pewnie też pracownicy oczyszczalni, inkasent. Jakie jest nastawienie po prostu? Czy no, widzę to z jakimś takim dużym optymizmem? Przejście samo. Będziesz więcej zarabiał. Przekształcenie. Tak. No, na pewno jakieś rozmowy były. Nie? Znaczy tak, powierznie tak. No, przedstawiłem program, znaczy program, pomysł, ideę pracownikom. No myślę, że wraz z przejściem no, nikt tam nie będzie ani stratny, ani nie zyska. No, ustaliliśmy gdzieś tam pomiędzy tymi wszystkimi rozmowami z panem wójtem, że wynagrodzenia pozostaną na takim samym poziomie, jakie pracownicy mają do tej pory. Ewentualnie, jeżeli będziemy wypracowywać tak jakieś tam z dodatkowych usług pieniądze, no to wtedy będziemy coś tam mogli myśleć o wynagrodzeniach, ale to wydaje mi się, że to są plany na przyszłość. Na chwilę obecną raczej nikt nie będzie zdradzał. Jeszcze chciałem się tak dopytać, no bo to jest siedziba poza urzędem. Czy to chodzi o budynek po byłym ośrodku? Tak, to jest rynek 9 budynek, znaczy nie cały, część. Bo co do drugiej części, to tam są jakieś inne plany. Tak. Numer 9, nie każdemu coś mówi. Tak, jeszcze właśnie... Nie mogłem w uchwale, nie można po starym osiągnąć. Jeszcze ale ostatnie pytanie mam, bo tam w uchwale tego nie ma, ale jest w statusie, że w ramach tej działalności jest budowa dróg, budowanie dróg też. Czy to jest takie już raczej w przyszłość, tak? Znaczy budowa dróg, no mam... Każda gruntowa droga, którą podnosimy jakoś poprzez utwardzanie, no to... To już jest budowa. No właśnie, aha. To jest budowa, ale nie, jeżeli chodzi, to tak, plany na przykład, o których kiedyś mówiłem na komisji, zakład, tak ja to widzę, zakład jest poniekąd przystankiem do rozwinięcia tego w spółkę, a mając osobowość prawną, gmina wtedy może zlecić swojej spółce budowę na przykład dróg. No, ale to dzień będzie tańsza od innych. Proszę bardzo. Zazwyczaj tak jest. Luba, tobie tak nie było, śmieciownie jak to inne. Szanowni Państwo, no wcześniej rzeczywiście nie było mówione o tym, gdzie miałaby się mieścić ten zakład gospodarki komunalnej. No w projekcie uchwały i tak dalej jest, czy w statucie jest siedziba, jest Stary Ośrodek Zdrowia. W związku z tym mam takie pytanie do Pana Wójta, bo były przeznaczane jakieś środki, jak gdyby kierował się Pan takim założeniem, że trzeba zrobić jakąś dokumentację na pewne rzeczy w celu wykorzystania tego budynku w innym celu. Jak to się ma? Czy to zostało uruchomione, czy to zostało odsunięte na dalszy plan, a teraz pojawiła się szansa wykorzystania tego budynku przez gospodarkę komunalną, bo no, o tym się jak gdyby zapomina, bo była pani skarbnik, pani przypomni, bo po prostu nie pamiętam tej kwoty, jaka miała być przeznaczona na dokumentację właśnie byłego ośrodka zdrowia. 60. Czy 70? Nie. Czy to, nie tak jak na wstępie powiedziałem, czy to zostało odsunięte na bok, czy zostały poczynione kroki, wydatkowane pieniądze, a teraz się okazuje, że wydaliśmy i odstępujemy od tego, no bo to jest chyba ważne dla
budżetu. Także prosiłbym pana. Dziękuję. Pani Uchwala? Bo będzie pan uchwala. Znaczy ja tak tylko pokrótce, że my nie potrzebujemy całego budynku, bo nie mamy nie, ale odbudowanego. Ja rozumiem, ale ja zadałem konkretne pytanie, bo to w związku z tym jest. Projekt dostosowania pomieszczenia budynku po byłym ośrodku zdrowia został opracowany, pieniądze zostały wydane na ten projekt i projekt jest gotowy i będziemy przystępować do tego. Natomiast jeżeli chodzi o zakład usług komunalnych, który przedstawił pan Michał Zaręba, to jest tylko 1/3 tego. Ale to nie jest w sprzeczności z tym, co został jakiś tam projekt zrobiony? Nie. Czy teraz kolejny trzeba będzie? Nie. Adaptacji. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, moje pytanie jest takie odnośnie gospodarki komunalnej. Czy opieramy się głównie na tym, co w biuletynie, że oczekujemy, że w momencie, kiedy Polski Ład dostaniemy jakieś pieniążki, bo na tą chwilę dysponujemy ludźmi, rozumiem, tak, sprzętem, taki jaki mamy, z którym nie możemy poszaleć, żeby prowadzić działalność. Nie jest tak źle. Wszystkiego dobrze nie usłyszałem, przyznam szczerze, nie doczytałem pewnych rzeczy, bo teraz tak, przekazanie na rzecz gospodarki komunalnej jest opodatkowane. Tak czy nie? Nie. Ja nawet w rodzinie, w momencie, kiedy firmę chciałbym przekazać, musimy odprowadzić podatek, jeśli to przekroczy jakoś tam sumę. Mamy tu mienie gminy, które należy do gminy, przekazujemy to na gospodarkę komunalną, czyli w jakiej formie? Bo to nie jest rzecz... Państwo jak zwykle, ja wiem, Nowy Ład będzie piękny, ja się będę cieszył, że tyle tu zrobią, a wiem, że i tak mnie skubną po kieszeni. Bo na to głupiego samochodu składkę zdrowotną wymyślili, żeby samochód był zdrowy. Tak jest. Taki jest Nowy Ład. Czyli tam jest tyle dziur, oczywiście jestem za tym, żeby dalej, no skoro mamy 95% i to, co jest w biuletynie, przeczytałem dokładnie, to wyposażenie, jestem po prostu uchachany od ucha do ucha. Jeśli pozyskamy takie środki w takim procencie, 95 nawet, no to po prostu, jak wiadomo, nikt tu przeciw nie był. Ale chodzi mi o to, że to po prostu sytuacja podatkowa tu nie jest taka czysta, czyli po prostu trzeba wiedzieć, jak to będzie, bo żebyśmy się później nie okazało, że przekazujemy sprzęt, który jest naszej własnością, naszej gminy, gospodarce komunalnej. To, że będzie świadczyć dla nas, to nie ma nic do rzeczy, bo tak jak mówimy, no i w momencie, bo to, co pani powiedziała, że na pewno będzie tańsze, to ktoś mi dał przykład, że w Lubartowie śmieci nie odbierają z Lubartowa gospodarka komunalna. Ktoś inny wygrał przed, więc po prostu no też musimy się sugerować to, że to wpłynie tak pośrednio do nas dalej te pieniążki, no to ale tutaj to proszę o pomyślenie. No i znowu, panie wójcie, mamy sytuację, nie wspomniał pan, że został wykonany projekt i tak dalej, i tak dalej, a to były wydane pieniądze, czyli no proszę. Jak pana nie było, no to komu miałem wspomnieć? Przepraszam. Czy inni radni słyszeli coś na ten temat ośrodka zdrowia? Proszę bardzo. Panowie, przecież panowie to przegłosowaliście. Panie wójcie, myśmy... Projekt został zlecony i miał być opracowany. Czy jest grzechem powiedzieć cokolwiek w pana wystąpieniu, co na każdej sesji? No niech pan zrozumie, że ludzie nie mają. Wie pan co? O czystym powietrzu trzeba czytać. Sołtysi dostają informację, czy jakikolwiek radny dostał informację, a widzieliśmy się tu tydzień temu. Pana nie było. Radni nie mieli dostać informacji, tylko sołtysi. Okej. Okay. Panowie, wy jesteście od podnoszenia. To jest tylko akcja promocyjna projektu. Ale my również możemy promować i za to nie trzeba płacić nikomu. To proszę przyjść i się zapytać. Dziękuję bardzo panu Markowi. Czy są jeszcze jakieś tutaj uwagi, wątpliwości? Radny Niedziela. Pytaj. Pytaj. To jest twój czas.
Ale składałem wniosek. Aha. No to wiem, jak to działa. Jeszcze raz. Bardzo dziękuję bardzo. Skoro nie ma pytań, wniosków, przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czytam uchwałę. Rada Gminy Firleju z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z dnia 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 6 ustawy 2, 2DA ustawy z dnia 13 września 1996 roku, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dziennych ustaw z dnia 2021 roku, pozycja 888 z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się o pokryciu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym, że środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w artykule 6 ust. 2 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Firle. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Zapraszam. Radny Mudzina. Słychać. Mam takie pytanie. Jakiej wielkości to są środki? Poprosimy o Pani skargę. Jeżeli tylko nie może. Nie określa się, jakie wielkości to są środki. Dlatego, że zachodzi taka sytuacja, że wpłaty na dzień, na dany dzień wpłaty nie pokrywają kosztów na dany dzień. I w związku z tym, żeby zapłacić fakturę, a wpłaty jeszcze nie wpłynęły na gospodarowanie odpadami, to musi być podjęta uchwała taka, że możemy zapłacić tą fakturę z dochodu własnych. A tutaj zmiana w budżecie jest też, bo może być taka sytuacja, że chodzi, że na koniec roku może tak wyjść, że zabraknie też środków na zapłacenie tych kosztów związanych z odpadami. Dlatego też w zmianach jest kwota 80 tysięcy przeznaczona na gospodarkę odpadami. W związku z tym, że
bieżącym roku było szczególnie dużo właśnie tych odpadów. I stawki mieliśmy też wysokie, jeśli chodzi o zbieranie tych odpadów. Teraz przetarg był ogłoszony na przyszły rok i w tym przetargu wyszły stawki o wiele mniejsze, jak w bieżącym roku były. W związku z tym nawet przy większych odpadach wychodzi na to, że zmieścimy się w tych kwotach, które są, w tych stawkach, które są aktualnie określone na zagospodarowanie odpadów komunalnych i nie ma potrzeby tak jak podnosić stawki w górę, jeśli nawet braknie w tym roku może zabraknąć na z tej gospodarki odpadami. Także może to się wyrównać po prostu w przyszłym roku. Dziękuję. Gospodarka odpadami musi się samofinansować, mimo nawet tego, że dokłada, może czasem dołożyć budżetu gminy na opłacenie niektórych faktów. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Nie ma pytań. Dziękuję bardzo. Proszę o przegłosowanie uchwały. Za uchwałą głosowało 13 razy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Prosiłbym Pana tutaj skarbnika o przedstawienie problemu. Szanowni radni, zaproszeni goście. Jeśli chodzi o uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, tak jak już mówiłam na komisjach, które były z radnymi, zmiany dotyczą wprowadzenia do wieloletniej prognozy, numer 1 wieloletniej prognozy finansowej danych zgodnych z budżetem gminy, ze zmianami, które były wprowadzone na poprzedniej sesji i na bieżącej sesji, dostosowanie tych kwot. Natomiast też druga zmiana to jest w załączniku numer 2 wykaz przedsięwzięć. I tutaj zmiana polega na tym, że zostają wyrzucone z tego załącznika dwa przedsięwzięcia, na które składane były wnioski w bieżącym roku i wnioski o dofinansowanie tych zadań. Wnioski te nie przeszły, nie zostały zaakceptowane i bez po prostu zewnętrznych pieniędzy nie będzie to realizowane. To jest przedsięwzięcie termomodernizacja budynku OSP Firlej, przebudowa dachu, ograniczenie energochłonności, poprawa estetyki i funkcjonalności budynku. I drugie przedsięwzięcie to jest modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Firlej, dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do aktualnie obowiązujących standardów nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania szkół. Te dwa wnioski były składane, nie przeszły, nie ma dofinansowania i żeby wyrzucić ich właśnie z tych przedsięwzięć. Natomiast przedsięwzięcie budowa drogi gminy w miejscowości Pożarów Wola Skromowska, tutaj przesunek pozostaje, przesunął się tylko limit wydatków 2021, zwiększenie do 150 tysięcy. A zmniejszeniem w 2022 na 2650 tysięcy. W związku z tym, że projekt wykonania tej drogi właśnie będzie w tych granicach kwota wykonania projektu w bieżącym roku. To jest też napisane w objaśnieniach do projektu. Są jeszcze jakieś pytania? Czy są jakieś pytania do Pani Skarbnik? Proszę o odczytanie uchwały.
Uchwała Rady Gminy Chwile z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 228 ust. 2, artykułu 230 ust. 6 i artykułu 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Chwile uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 27/141/2021 Rady Gminy Chwile z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej zarządzenie wójta nr 187/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, zarządzenie wójta nr 202/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku i zarządzenie wójta nr 218 z dnia 30 września 2021 roku wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i 2 do uchwały. Paragraf 2. Przyjmuje się po zmianach wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2021-2030 stanowiącą załącznik nr 1. Punkt 2. Przyjmuje się zmieniony wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Punkt 3 paragrafu to jest do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf 3. Zarządzenie uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tutaj trzeba poprawić, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu skarbnik. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Proszę panią skarbnika. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy została państwu również przedstawiona. Czego dotyczyła uchwała, to jest wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury, to jest laboratoria przyszłości. Następnie przyznanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach projektu Czyste Powietrze, to jest 5000 zł z przeznaczeniem właśnie na dla roznoszenia tych materiałów informacyjnych, żeby zabezpieczyć środki. I doszła jeszcze trzeci punkt do tej uchwały, którą chciałabym wprowadzić na sesji dzisiejszej. To jest zwiększenie. Nie mam tej uchwały, co on da nam panowie? I doszedł jeszcze właśnie dzisiaj, to jest umowa, do podpisania umowa, zwiększenia przyznania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny. To jest niewielka kwota 800 zł, ale którą trzeba wprowadzić, żeby można wydatkować. A zmiany całej uchwały dotyczą zmniejszenia właśnie wydatków majątkowych o 300 tysięcy w związku z wpływem środków z tytułu zwrotu VAT na oczyszczalnie i w związku z tym zmniejszenia wydatków majątkowych na budowę oczyszczalni ze środków własnych. Następnie zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku, zaplanowane było 350 tysięcy za sprzedaż majątku dokonano w granicach 150 tysięcy, więc o 200 tysięcy, żeby już nie tego, to jest również zmniejszenie z dochodów. I przesunięcia między rozdziałami, to jest
głównie dotacji na szkoły, przedszkole nie prowadzone przez gminę. Dotacji tam zmieniła się stawka i drobne kwoty trzeba było poprzesuwać w ramach rozdziału w danym dziale. To szkoła była omawiana na... Tak. Rozumiem, że nie ma pytań. Poproszę Pani Skarbę o czytanie. Uchwała Rady Gmin Filej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Na podstawie ustawy o samorządzie, nie będę czytać już tych artykułów, o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Filej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 27 przez 142 przez 2021 Rady Gminy Filej z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok zmieniony zarządzeniami uchwałami Rady Gminy. Ostatnia zmiana to jest uchwała nr 36 przez 183 przez 2021 Rady Gminy Filej z dnia 26 listopada 2021 roku. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 153 100 zł, w tym z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości 147 300 zł. Punkt 2. Przyznanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach projektu Czyste Powietrze 5 000 zł. Podpunkt 3. Przyznanie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny 800 zł. Punkt 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 200 000 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku gminnego 200 000 zł. Punkt 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 376 000 zł, w tym wydatki bieżące 76 000 zł, wydatki majątkowe 300 000 zł. Punkt 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 329 000 zł. 100 zł, w tym wydatki bieżące 329 100 zł. Szczegółowe zestawienie zmian w dochodach ilustruje załącznik nr 1, w wydatkach załącznik nr 2, w wydatkach inwestycyjnych załącznik nr 3, udzielonych dotacji załącznik nr 4, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej załącznik nr 5. Przy czym po zmianach dochody wynoszą 38 406 526 zł 60 groszy, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 10 583 398 zł 78 groszy. Punkt 2. Wydatki wynoszą 39 925 526 zł 60 groszy. W tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 10 579 424 zł 74 groszy. Paragraf 3. Plan po zmianach wydatków Funduszu Sołeckiego w 2021 roku określa załącznik nr 6. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo Pani Skarbnicy. Przechodzimy do głosowania. Przekazuję panu przewodniczącemu, przerwa techniczna. Dobra.
tutaj mam kilka w tym punkcie, bo to jest odpowiedź interpretacji wnioski zapytania radnych, ale ja, skoro jestem tutaj przy władzy, to mogę sobie pierwszy zadać pytanie. Władza nasza w tym roku, bo rok się kończy, musiała się zmierzyć i my razem też takie trzy sobie tylko punkty zapisane. Most, nieplanowany remont, to się będzie powtarzać to 20 razy, ale pozwolę sobie jeszcze ten. Działka, którą rada musiała się zmierzyć i władzę tak samo. No i teraz trzecia sprawa posterunku. To też było nieplanowane, musi się władza nasza zmierzyć, no i my jako radni. Tutaj chodzi spór, nie spór może, tylko może kłótnie, nie kłótnie o ośrodek zdrowia. Szanowni Państwo, tutaj są młodzi radni, nowi, nie wiedzą historii. Korzystam z Pana nieobecności przewodniczącego, bo zły jest, jak ja wracam do historii. Otóż nasz cały świat tylko na historii się opiera. Żeby to były dobre decyzje, to by z ośrodkiem zdrowia my byśmy na dzień dzisiejszy nie mieli żadnego kłopotu. Tylko decyzje, nie wiem, pewno były błędne, byśmy zapomnieli, ośrodek by był zagospodarowany i by było święty spokój z tym. Pan radny tutaj Marek mówi, że radni tylko ręce do góry podnoszą, tam zwracając się tam na tym. Otóż panie radny, mogę panu przypomnieć, pan był radnym, nie muszę się z panem targować, bo nawet nie chciałbym. Pan był radnym jedną kadencję, ja też byłem radnym. Jak sobie przypominam, ośmielę się publicznie może powiedzieć, że na jednej sesji pan teraz więcej głosów, radny głos zabierzesz, jak pan zabrał przez całą kadencję. A nie może się pan radny pogodzić z tym, na koniec panu powiem, że zostały przez kogoś wybory przegrane. Bo jeżeli by to było wszystko tak, jak było, by było wszystko w porządku. Pan by siedział cicho, pan by rączki do góry podnosił, jak baranek by pan był. Rączkę do góry, tak jak teraz o niektórzy radni. I prosiłbym teraz o zabranie tutaj głosu panów radnych, może sołtysów, bo mamy ten punkt. Ja już skończyłem. Są odpowiedzi. Odpowiedzi. Tak, odpowiedzi. To najpierw może... Dobrze, dziękuję panu za odpowiedź. Dziękuję panu wiceprzewodniczącemu za wprowadzenie punktu odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. Odnośnie podwyżek będę chciał, żeby się wypowiedziała osoba odpowiedzialna za finanse, czyli przewodniczący Komisji Finansów. I ja nie będę się ustosunkowywał do tego. Odnośnie aktu notarialnego, była ustalona komisja i na komisji było powiedziane o tym, że ten akt będzie podpisany. Poza tym też panowie radni głosowali nad tym, żeby sprzedać tą działkę i głosowali panowie, możemy sobie sprawdzić w jakiej konfiguracji, poproszę pana Przemka o przypomnienie, jak ktoś nie pamięta. Oznaczone w ewidencji gruntów jako działka numer 864
Tak. Czy pan uważa, że ja zapomniałem? Tak było głosowane. Panowie podjęliście taką decyzję. Panie wójcie, nie o to pytałem. To ja dokładnie pamiętam, że byłem za. Dobrze, proszę teraz kontynuować, ja się odniosę. Jeżeli chodzi o stawki wynagrodzenia dla druhów strażaków OSP, przypominam, że po objęciu funkcji wójta gminy Firlej byłem pierwszą osobą, która podniosła te stawki z wysokości 7 zł do 10. W tej chwili jesteśmy w trakcie rozmów i negocjacji, o ile możemy jeszcze podnieść te stawki, po to, żeby wynagrodzić druhów strażaków. Jeżeli chodzi o działkę, która jest bezpośrednio przy szkole, rozmowy z panią były prowadzone, ale tak nieoficjalnie, tylko między mną a nią. Natomiast jest kwestia tego typu, że no są to koszta i pytanie, czy jest na to nas stać. W tym roku na pewno nie jest nas stać, co potwierdzi pani skarbnik. Więc ta sprawa została odsunięta na dalszy plan. Natomiast jest jeszcze kwestia słupa, który jest na tej działce. I tak naprawdę też powstaje problem, bo nie możemy nic tam zrobić takiego, jakbyśmy chcieli to zagospodarować. I tu, no, tak jak mówię, rozmowy są w zawieszeniu. Jeżeli chodzi o stronę internetową... Panie wójcie, proszę powiedzieć, czy mamy lokalizację, gdzie możemy umieścić posterunek, czy mamy taką informację? O to prosiłem. Panie radny, proszę dać dokończyć panu wójtowi. Zmień. Będzie pan następny miał... Proszę nie wcinać się w odpowiedzi dla pana wójta. Będzie pan miał odpowiedni swój czas. Panie radny, była komisja i na komisji wspólnie podjęliście decyzję, jakie lokalizacje wchodzą w grę, jeżeli chodzi o zlokalizowanie posterunku. Ale państwo prowadzicie rozmowę. Ja powiem, to się później odniosę. Czego pana wójta też nie było na komisji, także ja się pozwolę... Nie było na tej komisji, ale państwo ustaliliście, jakie lokalizacje wchodzą w grę. Odnośnie strony internetowej, za chwilę tutaj powie pani kierownik referatu promocji turystyki i kultury. Ja tylko przypomnę, że poza stroną internetową i poza wszelkimi informacjami działa jeszcze biuletyn informacji publicznej i tam są wszelkie ogłoszenia o naborach na stanowiska i innych rzeczach, które dotyczą Urzędu Gminy. Można sobie to odczytać w załącznikach. Poproszę panią Małgorzatę o powiedzenie o stronie, później pana Adama następnie o, że tak powiem, decyzję Komisji Finansów i na koniec poproszę panią zastępcę o to, żeby odpowiedziała na pozostałe zapytania. Dziękuję panu Wójtowi. Poproszę panią. Szanowni państwo, osobiście bardzo się cieszę, że pan radny Piwowar śledzi naszą nową stronę internetową. Dziękuję za to, że tak uważnie pan ją przegląda. Pańskie sugestie są co do intuicyjności tej strony dla nas bardzo istotne. Z tego co wiem, nie ma odrębnych wytycznych, jak powinna wyglądać taka strona internetowa dedykowana dla danego miasta, urzędu czy gminy. Na naszej stronie jest zakładka Czyste Powietrze.
Ogłoszenia o naborze, to co powiedział Pan Wójt, na wolne stanowiska urzędnicze są umieszczane na BIP-ie. A muszę Państwa też poinformować, że to czyste powietrze można znaleźć. To jest, nie wiem, czy to jest pierwszy kafelek, pewnie nie, gdzieś jest troszkę dalej. Jest to do znalezienia. Cały czas będziemy się... To jest nowa strona internetowa. Słucham? To nie. To już... Nie. Cały czas będziemy się starali dostosowywać stronę internetową do potrzeb odbiorców. Wszelkie sugestie są mile widziane. Decyzję zawsze finalną podejmie Pan Wójt w porozumieniu tutaj oczywiście z doradcami swoimi w temacie tego, czy będziemy ją zmieniali bardziej czy mniej, ale na pewno dziękujemy za wszystkie informacje, które do nas wpływają i sugestie, które dotyczą tej strony. Także jeśli chodzi o nabory, to tak jak powiedział Pan Wójt, wszystko znajduje się na BIP-ie, jest to dostępne, wystarczy tylko kliknąć, to jest obowiązkowe. A jeżeli mówimy o wszystkich programach, to na pewno one się na naszej stronie znajdą, jeśli nie w tym momencie, to w momencie realizacji. To tyle. Coś? Dziękuję. Dziękuję Pani bardzo. Teraz Pan Radny Jan Piołowa. Panowie radni, panie przewodniczący, panie wójcie, zaproszeni sołtysi. Chciałbym wrócić jeszcze raz do tych podwyżek. Tutaj pan radny Popkiewicz mówił, żeby już do tego nie wracać, ale chciałbym tą sprawę wyjaśnić i zamknąć już temat, no bo to już się staje po prostu nudne. Wiadomo, podwyżki były potrzebne. Pan wójt, wszystkim nam są potrzebne podwyżki, Panie Marku. Nie przerywam Panu, nie przerywałem Panu, proszę im nie przerywać. Dobrze? Pan Wójt przez te 3 lata zrobił naprawdę dużo dla naszej gminy. Niektóre miejscowości naprawdę były zaniedbane, nic się tam nie robiło. Teraz słyszymy o drogach, prawda, o remontach świetlic, o remontach niektórych straży, niektóre są wiadomo w realizacji. Wiadomo, podwyżka była odgórna, częściowa. Te 10%, które dostał Pan Wójt dodatkowo, oczywiście Pan Marek może już nie pamięta, ale na początku kadencji, Panie Marku, była wzmianka na temat podwyżki dla Pana Wójta. I sam powiedziałem, tak, że pierwszy zagłosuje za dobrą pracę Wójta. I posłuchałem. Dlatego na komisji była debata, była dyskusja na ten temat. Z komisjami ustaliliśmy tak, nie inaczej. Jeśli Pana po prostu nie było, no przykro mi, że nie wziął Pan udziału w tych dyskusjach. COVID zrobił swoje. No niestety, tak to jest. Tyle w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję Panie Radny. Może Pani Wójt pierwsza jeszcze. Szanowni Państwo, ja się chciałam odnieść do kwestii posterunku. Co wiemy, że wszystkim nam zależy na tym, żeby ten posterunek powstał. Zgodnie z pytaniem tutaj Pana Radnego, chciałam poinformować, że wszystkie te lokalizacje, również te, które Państwo przedstawiliście na ostatniej komisji, zostały zgłoszone do Komendy Wojewódzkiej Policji. Mieliśmy komisję z Komendy Wojewódzkiej, która lokalnie przeprowadzała wizję tych działek. I ostatnie rozmowy pokazały nam, że chyba ta działka na targowisku będzie za mała, ponieważ żeby posterunek, który docelowo jest przeznaczony na 12 etatów, nie zmieści nam się. Po prostu za dużo, bo to jest wymagane będzie 15 arów, więc praktycznie byśmy musieli zlikwidować targowisko, czego nie chcemy. Panie Wójcie, przepraszam, było 10. Ale właśnie jest informacja ostatnia z KWP. Z KWP, tak, że jeżeli docelowo ten posterunek ma mieć 12 osób, to musi mieć ta działka 15 arów. Tutaj też pytanie padło odnośnie tych etatów. Te etaty mają przyjść równocześnie z projektem posterunku. Czyli to nie będzie wygospodarowywane z wakatów,
tylko to są etaty zapewnione przez ministerstwo. Podaliśmy właśnie tą działkę, o której Państwo mówiliście, kolokwialnie mówiąc, za 19. I będzie ona też brana pod uwagę z uwagi na to, że ta działka nam tutaj wypadła. Jeżeli chodzi o działkę GOSIR, tutaj pan komendant powiatowy zwrócił jak gdyby swoją uwagę na to, że nie jest to dla niego lokalizacja do zaakceptowania. Z uwagi na to, że przebywanie w takiej bliskiej odległości turystów i innych ludzi wypoczywających no, stałoby w jakiejś takiej kolizji przeprowadzenia interwencji, przywiezienia, nie wiem, osób na komisariat, byłoby to no, szczególnie obserwowane. Oczywiście policja no, nie wyobraża sobie, żeby grupa osób, nie wiem, 10, 12, 15 obserwowała, jak oni na przykład kogoś tam z samochodu prowadzą na posterunek. Także pan komendant powiatowy jest przeciwny tej lokalizacji, aczkolwiek jeżeli chodzi o działkę za 19, jest do zaakceptowania. Jeżeli chodzi o działkę na Czerwonce, nie jest przewidziane poszerzenie tej działki. Jest na ukończeniu projekt świetlicy. Jest to budynek użyteczności publicznej i wymogi, które ma to spełniać, nie wymagają poszerzenia tej działki. Mam informację, że ten projekt do końca roku ma być zakończony i wtedy na następnej sesji przedstawimy pisemnie już jak to wszystko, dostaniecie Państwo w materiałach, jak to wszystko zostanie zamknięte. Co tutaj jeszcze miałam powiedzieć? Oświetlenie przy tym przystanku, o którym Pan Radny Piwowar wspomina dosyć często. My tutaj wiemy o tym, że to oświetlenie by się przydało, ale to nie jest tylko jeden przystanek w gminie. Więc próbujemy jakieś tutaj działania podjąć, żeby jednak to oświetlenie było takie bardziej kompleksowe. No a za tą inicjatywę, którą Pan teraz zrobił, no to trzeba nam podziękować, że pan tutaj się postarał i na razie jest to oświetlone. Ale patrzymy na to ogólnie i będziemy mieć to na uwadze. To chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani. A jeszcze poprosimy Panią Skarbnik odnośnie tych podwyżek dla pracowników. To Pani Skarbnik tam wszystko przedstawi. To poproszę Panią. Dziękuję Panu. Państwo, odnośnie tych podwyżek dla pracowników, nie wiem, co miał na myśli Pan Radny, ale tam wszystkie podwyżki przewyższały minimalne i nie ma żadnego przepisu ograniczającego, że na przykład w przyszłym roku nie może być podwyżki dla osób, że tam na 2 lata jest zamrożona. Nie wiem, ja nie jestem kadrowo, nie jestem prawnikiem odnośnie tych, ale ja nie słyszałam, może się mecenas wypowiedzieć, żeby było, że jest owszem, ale dla budżetówki jako takiej, a nie dotyczy samorządów. A podwyżki, które były dane pracowników, nie ma też w tych podwyżkach takich wynagrodzeń po podwyżkach, które by były mniejsze od minimalnej. Powyżej minimalnej są. Ale nie może być mniejsze. No, nie. Podwyżki były w grudniu. W grudniu mogły być. No, a od stycznia będzie minimalna 3000. Od stycznia jest minimalna 3000. 10. No więc jest powyżej minimalnej. Wszystkie są. Także
A nie ma przeszkód, żeby tego, a podwyżki, no mówię, nie jadę, decyduję o podwyżkach. Podejmuje wójt, jest własny odnośnie. Dziękuję bardzo. Przepraszam, ale chcę pokazać mi, że wszystkie podwyżki, jakie dostali pracownicy teraz w grudniu, są powyżej minimalnej, tej, która była zakładana na od 1 stycznia. Tak. Oczywiście nas tutaj obowiązuje też regulamin wynagrodzenia pracowników. No i tutaj też jesteśmy tym troszeczkę związani, ale zapewniam, że są powyżej minimalne. Tak. Są przewidziane pewne widełki w zależności od tego, jakie stanowisko pełni dana osoba, która pracuje. Proszę wierzyć, że jestem dobrze poinformowany. No na pewno, nie wiem przez kogo, ale na pewno się dowiem. To znaczy na pewno pan jest źle poinformowany, jeżeli chodzi o minimalne wynagrodzenie. Dobrze, dziękuję bardzo. Może pan mecenas? Właśnie nie. Było pytanie, tak panie pośle, jeżeli pan tam. Państwo wójtowie, panowie przewodniczący, panowie radni, szanowni państwo. Było pytanie dotyczące przepisów prawa w zakresie obowiązywania wyceny nieruchomości, tak jak pan radny powiedział. Była na komisji przez pana Piotra, pracownika Urzędu Gminy, ta kwestia informowana. Prosił mnie pan, jak ja zrozumiałem, o wyjaśnienie przepisów prawa w tym zakresie i do przepisów się odniosę, a nie do okoliczności faktycznych. Otóż te kwestie reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, a w szczególności rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 roku, które reguluje sposób i tryb przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości. Zgodnie z artykułem 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wycena nieruchomości zachowuje aktualność przez okres do celu, dla którego została sporządzona, przez okres 12 miesięcy od daty jej sporządzenia. Przepisy artykułu 156 ust. 3 i ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami regulują następnie, w jakich sytuacjach ta wycena wymaga aktualizacji. Ustawa mówi do celu, dla którego została sporządzona. Tutaj pytanie dotyczyło oczywiście konkretnej wyceny do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Firlej w drodze przetargu. Pierwszym takim celem, do którego jest wykorzystywana wycena wynikającym z przepisów ustawy, jest wywieszenie wykazu nieruchomości. Reguluje to artykuł 35 tej ustawy, który mówi, że właściwy organ poddaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości w tym momencie przeznaczonych do sprzedaży. Nie będę o tym wykazie szerzej mówił. Ustawa mówi wprost, w wykazie podaje się m.in. cenę nieruchomości, w tym przypadku przeznaczonej do sprzedaży. Ustawa mówi o gospodarce nieruchomościami, artykuł 67, że cenę nieruchomości ustala się według jej wartości. Wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, a więc pierwszym celem, dla którego ta wycena była z punktu widzenia ustawowego niezbędna, było wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Następnie zgodnie z ustawą i z rozporządzeniem właściwy organ ogłasza o przetargu. Tutaj mówię już o tej konkretnej czynności, która była w drodze przetargu. W ogłoszeniu o przetargu podaje się cenę wywoławczą nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy, ceną wywoławczą nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, ta cena jest nie mniejsza niż wartość nieruchomości. Czyli ta wartość zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy, nie niższa niż wartość nieruchomości. Ustawa w artykule 67 mówi też wyraźnie, że cenę ustaloną w przetargu nabywca jest zobowiązany zapłacić. W związku z tym, tak jak było to wyjaśniane co do okoliczności faktycznych, wszystkie te czynności, czyli wywieszenie wykazu, ogłoszenie o przetargu i sam przetarg odbyły się w ciągu 12 miesięcy od dnia sporządzenia tej wyceny. Co do jeszcze, może wyjaśnię, chociaż już o to wprost nie byłem pytany, ale pani skarbnik tu zasugerowała, żebym ewentualnie się odniósł, jeśli państwo wójtowie pozwolą. Jeśli chodzi o wynagrodzenie pracowników samorządowych, nie ma jakiejkolwiek regulacji prawnej, która by zamrażała te wynagrodzenia przez okres roku, dwóch. Takie zamrożenie w cudzysłowie jest w odniesieniu do administracji rządowej, służby cywilnej. Ona jest tam w uchwałach, w ustawach budżetowych
sposób określony, przewidziana, więc w administracji, jeśli chodzi o samorządowe i pracowników samorządowych, nie ma jakiejkolwiek regulacji na chwilę obecną, która by zamrażała, czy też uniemożliwiała regulacje pracownicze w następnych latach. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Panie Radny. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni, ja z tego miejsca chciałbym podziękować Panu Wójtowi, Zarządowi Miasta Lubartów, Starostwa Lubartów oraz Dyrektorowi, Panu tutaj Michałowi za dopilnowanie dokończenia tej drogi, która biegnie przez naszą miejscowość Wólkę Rozwadowską. Tak jak Pan Wójt wspomniał, została odebrana. Mieszkańcy i użytkownicy tej drogi są bardzo zadowoleni. Także myślę, że posłuży to dobrym celom i dzięki Panu Wójtowi, że tyle lat było to po prostu tutaj. Ja osobiście i poprzedniczka moja zabiegała o budowę, no ale w końcu to się było zrealizowane. Natomiast jeszcze chwileczkę bym zabrał głos, bo chciałbym tutaj się stosunkować do wypowiedzi Pana Marka. Myśmy wcześniej, jak wiemy wszyscy, była propozycja wcześniej podniesienia uposażenia wójtowi. No wtedy ja też byłem przeciwny ze względu na to, że nie było to przygotowane. Po prostu później byśmy, jak na ostatniej teraz, zaczerpnęli się wiadomości od Pana tutaj mecenasa, Pani skarbnik, czy są możliwości takie. I ja tutaj z tego miejsca mówię, że no po prostu nie wstydzę się tego, jak głosowałem, tak jak głosowałem. Nie było jednomyślności, zróżnicowane były zdania, no ale no, Pan Marek nie był na tym, na radny Marek nie był na... No i większość decyduje nieraz, no niestety, ale tak po prostu jest po prostu... I myślę, że tutaj jako, ja już mówię teraz z pozycji sołtysa, także ze względu na to, że jestem i sołtysem, tu kolega jeden jest, pewne rzeczy połączone i po prostu za pewne rzeczy nie bierzemy wynagrodzenia ze względu na to, że no, i tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie. Pan radny Stagnowo. Jest w kolejce. Panie, może dwa. Rok się kończy. Troszeczkę tutaj, panie przewodniczący, państwo wójtowie, szanowni zebrani, do tej propozycji przekształcenia referatu gospodarki może jednym zdaniem się ustosunkuję, bo tak się mówi, pan niedziela, było nas czterech. No, jeżeli mieliśmy wątpliwości, mieliśmy prawo mieć. Dużo dzisiaj weźmy pod uwagę tylko ta krótka chwila, gdzie było głosowanie i jak liczyłem, było 8 pytań. Nie wiem, czy w następnej minucie nie byłoby kolejnych 8, więc czy wszystko wiemy, to nigdy do końca nie wiemy. Życzylibyśmy Zakładowi Usług Komunalnych jak najlepiej, no ale to nie jest koncert życzeń, żebyśmy sobie życzyli, jak wyjdzie, ile będzie jeszcze nieprzewidzianych wydatków, ile stanowisk trzeba będzie powołać i co się z tym wiąże, nie wiemy. Gdzieś tam słuchając takiej wypowiedzi, że Komisja Finansowa była za podwyżkami, nie dbając o finanse gminy, no to nie wiem, wstrzymałem się osobiście, no bo nie wiem, czy finansowo gmina podała też utrzymując, bo podejrzewam, że tak trzeba będzie, przesuwać jakieś pieniążki i na okrągło słuchać, że nie mamy tego, nie mamy tamtego i potrzeba kilku stanowisk. Więc może tak, jeżeli źle albo no nie do końca dobrze zrobiliśmy głosując za podwyżką, która się odbyła, to tak mówię, z przestrogi wstrzymaliśmy się za podjęciem uchwały w sprawie przesunięcia, znaczy podjęcia uchwały w sprawie właśnie organizacji tego Zakładu Usług Komunalnych. A sama propozycja przesunięcia uchwały to nie była propozycja odrzucenia jej, tylko może w czasie, tydzień czy dwa można było przesunąć, bo myślę, że będzie jeszcze tyle pytań, że aż się zdziwimy. Także dziękuję bardzo, tak od was słowa wyjaśnienia. Jeżeli były przejrzyste, no to... Dziękuję panu. Poproszę pana Marka. Szanowni Państwo, pierwsze
Pytanie do pana mecenasa. Panie mecenasie, pytałem nie o wykładnię, ile czasu powinno trwać, bo to nam pan Wiącek i ja to zrozumiałem, rok czasu jest ważna wycena. Chodziło mi o konkretną sytuację. Mamy wycenę z 10 października, mogę się mylić, październik 2020. Informują nas, oczywiście dowiedziałem się później, bo było to nieoficjalnie powiedziane, że w końcu została działka. Na komisji dowiedziałem się, że został ogłoszony przetarg drugi i został rozstrzygnięty. Pytałem, co się działo od sierpnia do 26 listopada, że został dopiero wtedy podpisany akt notarialny. I pieniążki wpłynęły po kilku miesiącach, bo tak jak pani skarbnik powiedziała, taka jest zasada, akt notarialny, kasa na konto. Znam to. Panie przewodniczący komisji, panie Adamie, ja dokładnie pamiętam, co obiecałem i dokładnie pamiętam, że próbowałem panu wójtowi zmniejszyć wynagrodzenie zasadnicze o 200 zł. Dokładnie pamiętam, 11 radnych odrzuciło moją propozycję o 200 zł. I to, co powiedziałem, że w przypadku dobrej pracy pierwszy podniosę rękę, bo jak możemy podnieść coś, co jak damy z górnej półki? No niestety. Tak, tak to wygląda. Panie wójcie, pokazał nam pan głosowanie, że byliśmy za. Powiedziałem panu, za sprzedaż działki przy Pisówce. Proszę pana, ja to doskonale pamiętałem, ale nie o to pytałem. Po prostu, słuchajcie państwo radni, podejmujemy decyzję o sprzedaży czegoś, wynajęcie czegoś i dalej już nasza funkcja się w tym skończyła. Przestaje się nas informować, co się z tym tematem dzieje, tak samo jak wrócę do ośrodka zdrowia. Byłem przeciwny przekazaniu na dokumentację, czy którykolwiek z panów radnych ma informację, jak wygląda projekt, który został zrobiony, dokumentacja na przebudowę, czy ktokolwiek to widział. Bardzo proszę, odpowiedzcie, czy ktokolwiek to widział. Przepraszam, bo nie słyszę. Nie. Panie wójcie. Będzie przedstawiony. Panie wójcie, mina 3 lata. Proszę nam powiedzieć, czy kiedykolwiek pokazał nam pan, jak wygląda ośrodek zdrowia po 3 latach pańskiej pracy w Urzędzie Gminy. Proszę nam powiedzieć, czy którakolwiek osoba albo którakolwiek komisja została zabrana, a rozmawialiśmy o tym ponad rok temu. Nie ma takiej sytuacji. Dobrze, że nie ma takiej stokrotki. Gdzie nie ma stokrotki? Panie wójcie, stokrotka jest, chodzę tam na zakupy, pan też i nasi mieszkańcy też. Jak jest konkurencja, jest lepiej. Przyznam szczerze, że niektórych rzeczy jeszcze chwileczkę, bo jeszcze mam. Zachorowałem na COVID, nie byłem na 2 komisjach, nie byłem na jednej sesji. Cóż, choroba może dopaść każdego, nawet wysportowanych ludzi. Tu nie ma nic wspólnego. Ale szanowni państwo, wy podejmujecie jako radni decyzję i powiem tak, jeśli we wsi przypisówka albo w Łukówcu wpadniecie na pomysł sprzedaży po byłej szkole placu, który tam został nieuprzątnięty, pan wójt o tym wspomniał. Wstrzymam się od głosu, nie zajmę stanowiska. Bardzo proszę, sprzedajcie sobie. Pieniądze powinny przejść. Takie jest moje zdanie. Dla wsi, która jest posiadaczem takiego obiektu. Ale bardzo chętnie podejmujecie decyzję o miejscowości, która was nie dotyczy. Czyli pomyślcie o tym, bo mamy następną sytuację. 8 arów i budynki. Przy weterynarii.
Ktoś to kupił, ktoś jest zainteresowany, czy na pewno te budynki nam nie są potrzebne. Panie przewodniczący, dlaczego pan nie wspomniał, że zostało, czy pan nie jest świadomy tego, że strażacy chcą sobie zagospodarować te budynki? Ale te budynki są dalej w posiadaniu gminy. Przepraszam, panie wójcie, już na komisji zostało, że możemy to sprzedać komuś. Na komisji była na ten temat rozmowa. Panowie, proszę nie mówcie, że to, że nie byłem, to nie znaczy, że nie. To znaczy zrobić wycenę. Jest przepraszam, dlaczego robimy wycenę? Czyli czy wyceny są tak za darmo? Ktoś tu przychodzi i robi? Szanowni państwo, mamy audyt, który został 3 lata temu ogłoszony, którego nigdy żaden z was nie widział. Pan wójt tylko wspomniał pobieżnie. Czy się mylę? Proszę głośno powiedzieć. Ja przeczytam ten audyt na następnej sesji Rady Gminy. Panie wójcie, obiecał pan, że a osoby... Przeczytam go przy kamerze. Panie wójcie, obiecał pan, że osoby, które wykonały audyt, przedstawią. Żebym go przeczytał? Panie wójcie, miałem czas niektóre rzeczy, tak jak pierwszą sesję, powtórzyć sobie, przypomnieć. 11 głosów było za, 4 znikło, nawet nie wiedzieliście, jak to ogarnąć, bo aniśmy się wstrzymali, w ogóleśmy nie brali udziału w głosowaniu. Do pani od promocji. Tak, proszę panią, śledzę stronę, jestem na bieżąco, ale to, co mówię, naprawdę. Społeczeństwo jest coraz bardziej cyfrowe, ale niestety trzeba ludziom po prostu to tak ułatwić, bo naprawdę nie jest to łatwe. Biuletyn ładnie wydany. Moje pytanie. Czy którykolwiek inny radny oprócz... No nie dzielmy się na opozycję, radni wójta i tak dalej. Ale nikt nigdy nie zapytał nas. Wypowiedzieli się dwaj panowie i pan przewodniczący. Ale jak pan przeczytał, było napisane, że zadaliśmy pytanie prezydium rady. Tak. A prezydium rady to są... Czy proszę panią, 20 zdjęć... Proszę panią, czy 20 zdjęć z zawodów wędkarskich jest? Pytanie, proszę panią, czy to ładnie. Dziękuję. Będę miał jeszcze do pani pytań. Publicznie, proszę panią, na piśmie zechcę to, co pani przedstawiła na ostatniej sesji. Wysłuchałem, popisałem sobie na kartce, ale kartki jak zwykle mogą ulecieć, więc rozliczenie, bo strasznie mnie ujęła, 17 tysięcy. Od rozliczania pracowników jest wójt, a nie radny. Pod jakim względem pan to mówi? W jakiej formie? Pracowników. Że? Że to ja oceniam pracę pracowników, a nie pan. Jeżeli ma pan zastrzeżenia albo pytanie, proszę skierować i koniec, a nie proszę tutaj mówić jakieś rzeczy w stosunku do pani Małgorzaty. Przecież ja tej pani Małgorzacie się w niczego nie zarzucę. W formie pytania to by. Dziękuję bardzo. Panowie sołtysi tutaj nie zabierali głosu, szkoda, że tak późno, ale proszę bardzo. Ja tam nie będę chodził. Tak. Dobrze, to właśnie tylko pan mówi. Oczywiście. Ja mam kilka zdań. Pierwsza sprawa to jest taka. Sołtysi się zbierają tylko na szkoleniu, a żadnej sesji nie mieli ze sobą, żeby się po prostu wygadać. Sołtysi prawdopodobnie o radnych wiedzą wszystko, ale o sobie z gminy nie wiedzą nic. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Sołtys w gminie to jest tylko listonoszem, bo poza tym prawdopodobnie nic nie wie. I następna sprawa. Pani zasięgi. No i tu za goście zaproszonych oczywiście. Dziękujemy za bezpłatne zaproszenie na sesję. Do widzenia i dziękuję. Dziękuję bardzo. To jeszcze ma... Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni państwo, za zgodą pana wójta zabieram głos.
Nigdy bym nikogo nie pouczał na tej sesji, a moja wypowiedź myślę, że jest do odtworzenia wielokrotnie i powiedziałam jasno i precyzyjnie. Pomijając, że interpelacje są do pana wójta, to wyraźnie powiedziałem, odniosę się do zagadnień formalno-prawnych. Jestem radcą prawnym i moją powinnością jest wyjaśnianie tych kwestii. Na tej komisji, której byłem, właściwy pracownik nie zajmuje się gospodarką, nieruchomościami i zawieraniem umów w Urzędzie Gminy w Pasaciach. To wyjaśniał również okoliczności faktyczne. Odpowiedziałem w takim zakresie, co wynika z moich obowiązków, jeśli chodzi o stronę formalno-prawną i to zostało udzielone. Natomiast co do okoliczności faktycznych, nie tylko nie czuję się właściwy, bo się tym nie zajmowałem i nie mam właściwej wiedzy, ale na komisji moim zdaniem pracownik wyjaśnił to wszystko. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Ja do pana przepraszam, że skierowałem to do pana, czyli powinienem to skierować do pana wójta. Proszę panie wójcie. To po co zabieram? Szanowni Państwo, ja tylko jeszcze, że tak powiem, uzupełniając te wszystkie pytania i odpowiedzi na te pytania, powiem tylko tyle, że to są moi pracownicy i są dla mnie naprawdę bardzo ważnymi i cennymi pracownikami i to ja jestem odpowiedzialny za to, że otrzymali podwyżki i uważam, że zasłużyli na nie. W ubiegłym roku nie otrzymali takich podwyżek, a otrzymali wszyscy pracownicy jednostek samorządowych podległych gminie. Więc myślę, że nie zrobiliśmy tutaj nie wiadomo jakiego przestępstwa. Natomiast jeżeli chodzi o panów radnych, to panowie sami podjęliście decyzję. I wiedzieliście i mieliście świadomość tego, że głosujecie za swoją podwyżką. Bo mojej nie musieliście ustalać. Takiej jaka jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Marku. Krótko dwa słowa. Dwa słowa. Proszę Państwa, czy naprawdę z mojej wypowiedzi wynikało, że ja jestem, byłem, cokolwiek mam do podwyżki dla pracowników? Moim zdaniem jest tylko to za mało. W związku z tym, jak patrząc na... Chwileczkę, proszę Panią, takie to śmieszne? Powiedziałem, jest to za mała ze względu na to, że skoro ja jako radny dostałem 60%, nie mówię o kwocie, jaką dostał wójt, jak 80%, czyli proszę Pana, 80%. 9380 było na pierwszej sesji. Nie wiem ile na pierwszej sesji. Na ostatniej mówicie Państwo, że na komisji było rozmawiane. Szanowni Państwo, na komisji rozmawialiście o kwocie 15320 zł i tak mieliśmy w dokumentach. Powiedzcie mi, a panie, pan tak kiedyś liczył procenty. Jakie to jest 10%? Jakie to jest 10% od tej kwoty 15300, kiedy dzisiaj, przyznam szczerze, nie jestem tak dokładnie, chyba w gazecie napisali, że to jest 17199, nie, jeśli pomyliłem się, przepraszam, jest to około 17 tysięcy. Czyli proszę pana, na komisjach rozmawialiście o, bo dokumenty na sesję były 15320 zł. Chyba się nie mylę. Więc... Dobrze, panie radny. Dziękuję bardzo. Panie, dziękuję. I nie powiedziałem, że pracownikom się nie należy. Panie radny. To pan decyduje. Będzie komisja. Te kwoty jeszcze raz przeanalizujemy i pani skarbnik tutaj panu dokładnie tutaj powie, wyjaśni, bo nie będziemy tutaj teraz 10 razy przeliczać. Szanowni Państwo, ja tutaj z tego miejsca w imieniu prezydium całego chciałem dużo zdrowia wszystkim pożyczyć, bo zbliżają się święta, my tutaj mamy sesję 30, to już będzie po świętach. To dużo zdrowia życzę, no i jeszcze mamy dwie kadencje przed sobą, jak będziemy żyć, to dwa lata, postaramy się jakoś tutaj razem. Niech się Marku zostawa, którzy przyjdą podwyżką. A ja panie Marku, z tego miejsca specjalnie chciałem panu pożyczyć 200 lat życia.
bo dzięki tej podwyżce pan tym radnym, którzy głosowali za podwyżką, nie podaje ręki. To mi się wydaje, że z pana strony to jest nie fair. A ja dla pana życzę 200 lat życia i dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zakończenie obrad. Dziękuję bardzo. Numer sesji. Jaka sesja? 37 sesja. Zakończenie obrad. Zamykam się. Zamykam. No, dziękuję bardzo.